Na w 10. kolejce ten mecz, który za chwilę się rozpocznie, jest bowiem zaległym spotkaniem z 9. rundy. Przegrała na pewno po dobrym meczu, po walce na torze w Częstochowie. Natomiast nasi rywale, drużyna Kronopolu Zielonej Góry, na własnym torze odprawiła z kwitkiem lidera zespół Unii z Leszna. Efektowna parada, tradycyjnie harlejowcy, grupa Watacha na motocyklu prowadzonym przez Tadeusza Noska, właściciela restauracji Bristol, pojedzie lider zespołu Jaskółek Tomasz Golob. Na tego zawodnika na pewno tarnowscy kibice, których około 12 tysięcy zjawiło się na stadionie w Mościcach, będą bardzo, bardzo liczyć. Tomek Golob pokazał się już z dobrej strony na torze w Częstochowie, zdobył 16 punktów, w jednym z wyścigów startował jako joker i przywiózł zwycięstwo, przywiózł oczywiście w tym wyścigu 6 punktów. Ten dorobek mógł być większy, niestety Tomek Golob nie zdążył, spóźnił się na start w ostatnim nominowanym 15 wyścigu, został wykluczony za przekroczenie limitu 2 minut, ale w tym momencie losy tego spotkania rozgrywanego na torze pod Jasną Górą były już praktycznie rozstrzygnięte. Tarnowianie przegrali, wygrali w ostatniej kolejce Zielonogórzanie, którzy mają na swoim koncie 8 punktów, a więc sytuacja jest prosta, kalkulacja jest prosta. Tarnowianie chcą ten pojedynek wygrać, chcą go wygrać większą różnicą niż 5 punktów. Taką bowiem różnicą przegrali na torze w Zielonej Górze. Przypominam, wynik tamtego spotkania 48-43 dla zespołu Kronopolu. A więc dzisiaj po prostu Zielonogórzanie przyjechali po to, chcą ten mecz wygrać. Tarnowianie po prostu ten mecz muszą wygrać. Jeszcze przez moment, oczywiście tradycyjnie, badanie jakości tarnowskiego toru z numerem 9 jest Tomasz Golob, lider zespołu Jaskółek. Tu Grzegorz Walasek, świetnie jeżdżący w ostatnim okresie żużlowy z drużyny Zielonej Góry. Zawodnik, który triumfował w rozegranym na torze w Bydgoszczy finałowym turnieju o Złoty Kasz, turnieju przerwanym po 4 seriach. Niezwykle mocny, wyrównany skład drużyny gości, który na prezentację przeprowadził kierownik Andrzej Cichoński. Z numerem startowym 1 jedzie właśnie wspomniany Grzegorz Walasek. Z numerem 2 w miejsce awizowanego wcześniej Piotra Świderskiego zobaczymy na starcie Zbigniewa Słeckiego. Z trójką doskonale także jeżdżący w tym sezonie Szwed Fredrik Lindgren. Z numerem 4 na starcie zobaczymy Nilsa Christiana Iversena, zawodnika, który wygrał ostatnią eliminację do przyszłorocznego cyklu zawodów Grand Prix. Z piątką popularny Pepe Piotr Protasiewicz. Z numerem 6 junior Grzegorz Zęgota i z siódemką kolejny junior niemiecki żużlowiec Kevin Welberg. Drużynę Jaskółek przyprowadził prowadzący zespół unitarnów po raz drugi popularny Jankes Roman Jankowski. Przypominam, dwukrotny mistrz naszego kraju, wielokrotny reprezentant, zawodnik, który ma w swoim dorobku także brązowy medal mistrzostw świata. Z numerem startowym 9 owacyjnie witany po raz pierwszy po tym wypadku na torze w Tarnowie Tomasz Golob. Partnerem Tomka Goloba w parze będzie najstarszy z klanu Rempawów Jacek. Z numerem startowym 11 zobaczymy na starcie Koldiego Janusza Kozieja. Partnerem Kołodzieja w parze będzie z kolei starszy brat Tomasza Jacek Golob. Z 13 kolejny wielki w ostatnim okresie pechowiec Rune Holta. Z numerem 14 zobaczymy Andrzeja Głuchego. Będzie to kolejny występ tego młodego żużlowca, przypominam, który w ostatnim okresie przywędrował do Tarnowa właśnie z Gorzowa Wielkopolskiego. I pod numerem też Rune Holta. Z numerem 14 przypominam Andrzej Głuchy. I z numerem startowym 15 w tym pojedynku pojedzie Kamil Zieliński. Dwóch juniorów zespołu tarnowskich Jaskółek. Oczywiście ten mecz rozpocznie się od wyścigu juniorów. Tu tarnowianie mają na pewno sporo do udowodnienia. W pojedynku rozegranym na torze Zielonej Górze pewne zdecydowane zwycięstwo żużlowców Kronopol Zielona Góra. Tam wtedy najszybszy, najlepszy był Grzegorz Zęgota. Drugą lokatę zajął właśnie Kevin Welberg. Tarnowianie na trzecim i czwartym miejscu. Tu mają ogromną szansę właśnie na rehabilitację, na udany rewanż. Tacy zawodnicy jak Kamil Zieliński, jak Grzegorz Zęgota, jak Andrzej Głuchy spotkali się także tu na torze w Tarnowie podczas półfinałów indywidualnych mistrzostw Polski w kategorii juniorów.
cała trójka awansowała do wielkiego finału, finału, który rozegrany zostanie na torze w Rzeszowie. Ale to dopiero przyszłość, to dopiero perspektywa. My natomiast za chwilę obserwować będziemy, jakże ważny, wyścig otwarcia. Start do pierwszego wyścigu biegów w kategorii juniorów. Na torze pierwszym w kasku żółtym zobaczymy właśnie Grzegorza Zęgotę. W kasku czerwonym z drugiego pola pojedzie Andrzej Głuchy. Na torze trzecim niemiecki junior Kevin Welbert. I na torze czwartym najbliżej pod bandą Kamil Zieliński. Bardzo ważny bieg, bieg otwarcia. Dobrze byłoby ten bieg wygrać, dobrze byłoby tego biegu nie przegrać. Dobry początek to oczywiście jakiś spory handicap, także przede wszystkim psychologiczny przed kolejnymi, na pewno ciekawymi, na pewno bardzo ważnymi dla obydwu drużyn biegami. Stawka tego meczu, jeszcze raz podkreślam, ogromna. W kasku białym szukający sobie najlepszego miejsca do startu Kevin Welbert. W kasku niebieskim Kamil Zieliński. Kamil Zieliński w turnieju w Tarnowie zajął trzecią lokatę. Tam wtedy zwyciężył Mateusz Szczepaniak, świetnie jeżdżący junior włókniarza z Częstochowa. Zawodnik, który także dobrze jechał w tym wygranym przez częstochowian ostatnim meczu ligowym z tarnowskimi Jaskółkami. Zawodnicy już podjeżdżają do linii startu. Jeszcze raz przypomnę skład tego wyścigu. W żółtym Zęgota, w czerwonym Andrzej Głuchy, w białym Welbert i w niebieskim Kamil Zieliński. Za chwilę taśma pójdzie w górę. Już ruszyli. Dobry start jadącego w kasku żółtym Zęgoty. Zęgota obejmuje prowadzenie. Na drugim miejscu w kasku czerwonym Andrzej Głuchy. Andrzej Głuchy, teraz atak na Grzegorza Zęgotę. Walka na wirażu, walka na łuku, walka łokieć w łokieć. Zwycięsko z tego pojedynku wychodzi jednak reprezentant drużyny Zielonej Góry. A więc sytuacja na drugim okrążeniu nie ulega zmianie. Na prowadzeniu w dalszym ciągu Grzegorz Zęgota, nieustannie atakowany, nękany przez Andrzeja Głuchego. Na trzeciej pozycji pewnie idzie chyba Andrzej Kamil Zieliński. Na czwartym miejscu Kevin Welbert. A więc ten bieg układa się na rezultat remisowy 3-3. Oczywiście liczyliśmy na wygraną zespołu tarnowskich Jaskółek, ale chyba mimo wszystko, patrząc zwłaszcza na poprzednie spotkania, taki rezultat, jeżeli takim rezultatem zakończy się ten bieg, nie będzie najgorszy. W dalszym ciągu na prowadzeniu Zęgota, Andrzej Głuchy, Kamil Zieliński, daleko już z tyłu pozostał Kevin Welbert. Chyba już tarnowianie nie będą mieć szans na wygranie walki, na wygranie pojedynku żużlowcem zespołu Zielonej Góry. I tak się to stało. W pierwszym wyścigu zwycięstwo Grzegorza Zęgoty, który praktycznie prowadził od startu do mety. Czas zwycięzcy 71,79 sekundy, setnych sekundy. Na drugim miejscu uplasował się walczący, zwłaszcza w pierwszej fazie tego biegu, Andrzej Głuchy. Trzecia lokata i jeden punkt dla Kamila Zińskiego. Na czwartym miejscu, tym razem bez punktu, niemiecki junior Kevin Welbert. Zawodnicy zjeżdżają do parkingu. Za chwilę obejrzymy jeszcze powtórkę tego wyścigu, a kibice już ostrzą sobie apetyt na kolejne wyścigi. Pierwszy wyścig to oczywiście remis, rezultaty 3-3. Powtórka startu, żółty Zęgota, czerwony Głuchy, biały Welbert i w niebieskim Kamil Zieliński. Świetny start jadącego z pierwszego pola właśnie Welberta. Tu zepnął nieco na środek toru startującego w kasku czerwonym Andrzeja Głuchego. Próbował się włączyć do tej walki jeszcze Kamil Zieliński. Kilka metrów przewagi jadącego na prowadzeniu Grzegorza Zęgoty. Tu próba ataku ze strony Andrzeja Głuchego. Zbliżył się do swojego rywala. Wydawało się, że potrafi wyprzedzić zawodnika Zielonej Góry. Walka na łuku. Walka jednak prowadzona na pewno w tym momencie bardzo fair. Walka wygrana przez reprezentanta ZKŻ-u Kronopolu Zielona Góra, który ostatecznie w tym wyścigu zainkasuje 3 cenne punkty. Przypominam, czas Grzegorza Zęgoty 71,79 sekundy. A więc mimo wszystko chyba niezły początek. Za chwilę start do biegu drugiego, w którym kibice zainteresowaniem przede wszystkim będą obserwować start Tomasza Golloba. Drugi występ po wypadku awionetki. Tomasz Golub w ostatnim okresie zrezygnował z występu w lidze szwedzkiej. Tam pojawiły się informacje w internecie, informacje w niektórych mediach, że obrażeni byli nieco na Tomka Golloba, działacze szwedzkiego klubu. Tomek zdementował te właśnie wiadomości. Powiedział, że wysłał
pismo, wysłał zawiadomienie o tym, że nie czuje się jeszcze na siłach po to, aby startować w odstępie 2-3 dni w kilku bardzo ważnych meczach, że jeszcze w dalszym ciągu odczuwa skutki tego upadku, że boli go głowa, no i nie chce po prostu ryzykować i działacze szwedzkiego klubu ponoć to zrozumieli. Skład wyścigu drugiego. W kasku czerwonym na pierwszym torze startował będzie właśnie Tomasz Golob. Po prawej ręce będzie miał niezwykle groźnego rywala Grzegorza Walaska. Na torze trzecim w kasku niebieskim pojedzie Jacek Rępała. Stawkę uzupełnia startujący z czwartego pola w białym pokrowcu Zbigniew Szuchecki. Liczymy na Tomasza Goloba, liczymy także na Jacka Rępałę. Na pewno jest ogromna szansa, aby w ten bieg wygrać, aby objąć prowadzenie. A przypominam, stawka ogromna. Trzeba ten mecz wygrać, trzeba go wygrać różnicą większą niż 5 punktów. Jeszcze raz skład tego wyścigu. Czerwony Tomasz Golob, żółty Walasek, niebieski Jacek Rępała i biały Zbigniew Suchecki. Dobry start Walaska, dobry start także Tomasza Goloba. Ładnie teraz w kasku białym Suchecki. Suchecki przez moment na drugiej pozycji. Teraz także dobra jazda w tej fazie Jacka Rępały. Przyspieszenie, wyprzedził Sucheckiego. Jedzie za plecami Grzegorza Walaska, a na prowadzeniu pewnie Tomasz Golob. Tomasz Golob powiększa przewagę. Jacek Rępała na pewno waleczy, próbujący odebrać tą drugą lokatę jadącemu w tym biegu w kasku żółtym Grzegorzowi Walaskowi. Walasek chyba bez szans w pojedynku z Tomkiem Golobem. Tomek Golob powiększa przewagę. Porobiły się już takie spore odległości pomiędzy całą czwórką zawodników. Tomasz Golob daleko z przodu. Skupmy się jeszcze na walce ewentualnie Walaska z Jackiem Rępałą, chociaż chyba Jacek Rępała w tym wyścigu nie da rady. Ale ważne, że Jacek Rępała, startujący w tym sezonie po raz pierwszy na torze w Tarnowie, jedzie po swój pierwszy punkt, że ten punkt po prostu wywalczył, że odebrał go zawodnikowi drużyny gości, właśnie Zbigniewowi Sucheckiemu. Tomasz Golob na ostatniej prostej. Tomasz Golob zwycięża w czasie 71,90 sekundy, a więc czas nieco gorszy od Grzegorza Zęgoty. Na drugim miejscu plasował się Grzegorz Walaszek. Trzecia lokata dla Jacka Rępały. No i chyba możemy być z tego punktu zadowoleni. Na czwartym miejscu bez punktu Zbigniew Suchecki. Druga gonitwa, drugi wyścig kończy się wygraną zespołu gospodarzy 4-2 i Tarnowianie obejmują prowadzenie. Na razie jeszcze skromne, różnicą zaledwie 2 punktów 7-5. Tomasz Golob już zjeżdża do parkingu, to samo czyli Jacek Rępała i także rywale, zawodnicy drużyny z Zielonej Góry. Powtórka startu. Czerwony Tomasz Golob, żółty Walasek, niebieski Jacek Rępała, biały Suchecki. Tu wydawało się w pierwszej fazie, że prowadzenie obejmie jadący w kasku żółtym Grzegorz Walasek. Świetny teraz manewr Tomasza Goloba. Na czwartej pozycji Jacek Rępała. W pierwszej fazie także dobrze jadący w białym pokrowcu Suchecki. Teraz świetne przyspieszenie dwójki zawodników i Grzegorza Walaska i Jacka Rępały. Jacek Rępała także przez moment drugi, teraz wyprzedzony przez Grzegorza Walaska. Grzegorz Walasek w pierwszej fazie na początku jeszcze tego biegu próbował powalczyć z Tomaszem Golobem, ale klasa Tomka Goloba w tym biegu była po prostu wielka, była ogromna. Nie dał na pewno także groźnemu, utrwalonemu rywalowi najmniejszych szans. Jacek Rępała, tu jeszcze próbujący walczyć o drugą lokatę właśnie z Grzegorzem Walaskiem. 4-2, 7-5, 2 punkty przewagi jaskółek i emocje rosną. W trzecim wyścigu zobaczymy na torze parę drużyny gości Szweda Fredrika Lindgrena. Jego partnerem będzie Duńczyk Niels Christian Iversen, a para zespołu gospodarzy to Janusz Kołodziej i Jacek Golob. W kasku żółtym Lindgren, w czerwonym Kołodziej, w białym pojedzie Iversen, na czwartym polu Jacek Golob. Jacek Golob niezwykle intensywnie, niezwykle starannie przygotowywał się do tego spotkania. Przyjechał do Tarnowy wcześniej, trenował tam pod okiem właśnie nowego trenera, koordynatora Romana Jankowskiego. Trener Jankowski zaufał mu, dał mu szansę, no i Jacek Golob w tym spotkaniu wystąpił. Z jakim efektem? Przekonamy się już być może po pierwszym starcie. Mocno trzymamy kciuki za popularnego, sympatycznego Jacek. Od krawężnika jeszcze raz skład tego wyścigu. W kasku z żółtym Fredrik Lindgren. Na drugim polu startowym Janusz Kołodziej. Na torze trzecim pojedzie Niels Christian Iversen. Na torze czwartym Jacek Golob. Wyścig numer 3.
Taśma poszła w górę. Dla kogo start? Oj, niestety, wyścig przerwany, upadek. Czekamy więc na decyzję arbitra. Ten pojedynek sędziuje arbiter z Opola Wojciech Grodzki. Całe wydarzenie miało miejsce na pierwszym łuku. Upadł na tor jadący w białym pokrowcu Iversen. Popatrzmy, jak do tego doszło. Zrobiło się tu ciasno przy wejściu na pierwszy wiraż. Walka jadącego w kasku żółtym Lindlena z kołodziejem. No i tu chyba nie opanował motocyklu. Tam nie było na pewno faulu ze strony jadącego w czerwonym pokrowcu Janusza Kołodzieja. Nie opanował motocykla właśnie Nils Christian Iversen. Upadł na tor, ale chyba wszystko w porządku. Zawodnikowi nic się nie stało. Zjeżdża do parkingu. Oczywiście będzie musiał przejść jeszcze badanie lekarskie i czekamy na decyzję arbitra, ale już w tym momencie wiadomo, sędzia zdecydował, że bieg zostanie powtórzony w czteroosobowym składzie. Rozpoczęło się to trochę niefortunnie. Tu na trybunach witany także serdecznie przez kibiców trener narodowej reprezentacji Marek Cieślak. On tu obserwuje zawodników, którzy wystąpią w reprezentacji Polski w zawodach odrużynowych Puchar Świata, a do tej reprezentacji trener Marek Cieślak powołał właśnie Tomasza Goloba, Runę Holtę i Grzegorza Walaska z zespołu Kronopolu. Tym razem niestety zabrakło miejsca dla Janusza Kołodzieja. Zauważyliśmy także żużlowca Marmy Polskie Folie Rzeszów, Macieja Kuciapę. On przyjechał z Rzeszowa po to, aby obserwować w akcji swoich najbliższych rywali, bowiem kolejny pojedynek także tu na torze Stadionu Miejskiego w Tarnowie Mościcach. Żużlowcy Unitarnów stoczą właśnie z odwiecznym rywalem, z zespołem Rzeszowa, z drużyną, którą na torze w Rzeszowie przegrali już życią 2 punktów, a więc stają znów przed ogromną szansą na wygranie, na zdobycie punktu bonusowego. A te punkty jaskółką są potrzebne, jak co najmniej Kani Dzidżu. Start do wyścigu numer 3. Jeszcze raz. W pierwszym starcie, w pierwszej próbie upadek miał Nils Christian Iversen. Jeszcze raz przypomnę skład tego wyścigu. Pierwsze pole startowe w kasku żółtym Lindlen. Po prawej ręce będzie miał Janusza Kołodzieja i Iversena i najbliżej pod bandą Jacek Goldop. Ruszyli. W czerwonym Janusz Kołodziej. Dobry start także Jacka Goldoba. Kołodziej niestety w tej chwili gdzieś tam wpadł jakąś kolejne. Jedzie na czwartej pozycji, na drugim miejscu Jacek Golob. Niedobra sytuacja dla żołnierzy Unitarnów. Prowadzi jadący w kasku białym Iversen. Rozpoczyna walkę o odzyskanie straconej pozycji Janusz Kołodziej. W tej chwili świetny atak Kolbiego. Wyprzedzi już jadącego w kasku żółtym Lindgrena. Kołodziej zbliża się do Jacka Goloba. Kołodziej już na drugiej pozycji. Świetna, kapitalna jazda Janusza. Czy poradzi sobie w tym wyścigu z prowadzącym Nielsem Christianem Iversenem? Bliżej krawężnika Iversen, środkiem toru Janusz Kołodziej znalazł tam jakąś swoją optymalną ścieżkę, kapitalne przyspieszenie Kolbiego, fantastyczna jazda Janusza z czwartej pozycji, zaatakował, już jest pierwszy, na trzecim miejscu jedzie Jacek Golob, a więc nieco podobna sytuacja jak w wyścigu, w którym jechali Tomek Golob z Jackiem Rępałą, liderzy nie zawodzą. Jadą na prowadzeniu, ale zawodnicy drugiej linii, tej drugiej linii, która do tej pory była newralgiczną w zespole tarnowskich jaskółek, wszystko na to wskazuje, zdobywają cenne punkty. Zwycięstwo w trzecim wyścigu Janusza Kołodzieja po kapitalnej jeździe, po kapitalnych atakach w czasie 72,92 sekundy. Na drugim miejscu zameldował się Nils Christian Iversen. Trzecia lokata, 1 punkt dla Jacka Goloba. Na czwartym miejscu bez punktu Fredrik Lindgren. Tarnowianie po raz drugi w tym spotkaniu wygrywają wyścig w stosunku 4-2, powiększają przewagę do 4 oczek. Aktualny rezultat tego meczu 11-7. Brawa dla Janusza Kołodzieja, także za ten 1 punkt należą się brawa dla Jacka Goloba. Jacka Goloba, który podobnie jak Jacek Rępała w poprzednich spotkaniach niestety zawodził. Zjeżdża do parkingu Lindgren, to nie może tego wyścigu zajrzeć do najbardziej udanych. Popatrzmy na powtórkę startu. Żółty Lindgren, czerwony Kołodziej, biały Iversen, niebieski Jacek Golob. Tu przez moment wydało się, że dobry start Janusza Kołodzieja. Teraz tam niewiele brakowało, aby upadł na tor. Opanował jednak motocykl. Tu w tym momencie spora strata do zawodników, do całej trójki zawodników. Janusz Kołodziej rozpoczyna ten fenomenalny, kapitalny atak. Zbliża się do jadącego w kasku żółtym
Lindgrena. Tu w tym momencie różnice minimalne. Atak Janusza Kołodzieja właśnie na Szweda. Atak prowadzony środkiem toru. Atak, który już przy wejściu na prostej, na prostą przyniesie pożądany efekt. Potem Janusz Kołodziej wyprzedzi swojego klubowego kolegę Jacka Goloba, o w tym momencie właśnie Janusz Kołodziej już przez Fryderykiem Lindgrenem. A w dalszej części dystansu to samo uczyni z Nielsem Christianem Iversenem. Tu jeszcze Janusz Kołodziej na trzeciej pozycji, ale popatrzmy raz jeszcze na kapitalną akcję w wykonaniu tarnowskiego żużlowca. Być może Janusz Kołodziej zmotywowany obecnością właśnie na trybunach trenera Marka Cieślaka. Wyścig czwarty, w którym znów chyba zapowiadają się niesamowite emocje, bowiem na starcie zobaczymy dwóch liderów obydwu zespołów w kasku czerwonym w barwach unitarnów, pojedzie Rune Holta. Jego partnerem będzie Andrzej Głuchy, który startuje już po raz drugi. W pierwszym wyścigu przyjechał na drugiej pozycji za Grzegorzem Zęgotą. Zęgota pojedzie z toru czwartego. On oczywiście ma na swoim koncie trójkę, a na torze drugim ten popularny Pepe Piotr Protasiewicz. Zawodnik, który jeszcze w minioną niedzielę, czy dni wcześniej startował w eliminacjach rozegranych na torze węgierskim w Miskolcu. Były to eliminacje do przyszłorocznego cyklu zawodów Grand Prix. Piotr Protasiewicz zajął tam drugą lokatę. W zasadniczej fazie zgromadził 12 punktów, przegrał tylko z Austrijczykiem Rory Schleinem, a w dodatkowym wyścigu o drugie miejsce, w którym spotkał się z Duńczykiem Charlie Giede, zdecydowanie wygrał i ostatecznie właśnie uplasował się na drugim miejscu. Od krawężnika w wyścigu czwartym startować będą w kasku czerwonym na pierwszym polu Rune Holta. Na drugim w kasku żółtym Piotr Protasiewicz. Kask niebieski, trzecie pole Andrzej Głuchy. Na torze czwartym w kasku białym zwycięzca pierwszego wyścigu Grzegorz Zęgota. Dla Andrzeja Głuchego szansa więc rewanżu nad Zęgotą. Grzegorz Zęgota to także finalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Ten finał, przypominam, rozegrany zostanie w Rzeszowie. Andrzej Głuchy w tym finale też wystąpi. Od krawężnika Holta, Protasiewicz, Głuchy, Zęgota wystartowali w kasku czerwonym Rune Holta. Teraz jednak dobry, skuteczny atak ze strony Protasiewicza. Protasiewicz przed Rune Holtą. Na trzeciej pozycji jadący w kasku niebieskim Andrzej Głuchy. Ten wyścig układa się więc na rezultat remisowy 3-3. Ale przecież także Rune Holta chyba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ale Rune Holta chyba w tym wyścigu nie najlepiej. Na drugiej pozycji jedzie Andrzej Głuchy. Na pewno waleczny junior tarnowskich jaskółek. W pierwszym wyścigu walczył znakomicie właśnie z Grzegorzem Zęgotą. Sytuacja na torze nie ulega zmianie. Daleko z tyłu pozostał właśnie Grzegorz Zęgota. Chyba niezagrożone zwycięstwo w tym wyścigu Piotra Protasiewicza. Dobrze, że w środku stawki jadą obydwaj zawodnicy, jechali obaj zawodnicy tarnowskich jaskółek, bowiem w tym momencie upadek, uścisk właśnie Andrzeja Głuchego, ogromny pech tego zawodnika, który miał szansę zainkasować dwa cenne punkty, dwa cenne swoje punkty, punkty dla zespołu. Ostatecznie temu zawodnikowi wpisany zostanie w tym biegu defekt. Wykorzystał ten fakt reprezentant zespołu gości, jadący na trzeciej pozycji, na czwartej pozycji Andrzej Grzegorz Zęgota, który w ten sposób zdobywa dla swojej drużyny jeden punkt. No niestety, niepowodzenie w wyścigu czwartym, wygrana Piotra Protasiewicza w czasie 72,43 sekundy. Na drugim miejscu uplasował się Rune Holta. Trzecia lokata, trochę szczęśliwie dla Grzegorza Zęgoty, na czwartym miejscu. Właściwie nie ukończył tego wyścigu, miał upadek, wpisany ma do protokołu defekt, bo tam zawiódł jego motocykl, ambitnie walczący w tym wyścigu Andrzej Głuchy. Wyścig kończy się wygraną różnych gości 4-2. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę startu. Z pierwszego pola lepiej nieco wystartował Rune Holta, teraz kapitalny atak w wykonaniu jadącego w żółtym kasku Piotra Protasiewicza. Zostawił mu trochę miejsca przy krawężniku właśnie Norweg jeżdżący z polskim paszportem, a taki doświadczony zawodnik, taki as, jakim jest Piotr Protasiewicz, walczący o powrót do zawodów Grand Prix, bezbłędnie wykorzystał taką właśnie nadarzającą się okazję. Dzielnie walczący Andrzej Głuchy, w tym momencie jeszcze za Holtą, potem będzie jechał na drugiej pozycji.
niestety tego wyścigu nie ukończy i w ten sposób Tarnowianie stracą bardzo ważne, cenne punkty. 4-2 wygrywają żużlowcy Kronopolu, nadal jednak po czterech biegach prowadzi Unia 13-11. Cztery wyścigi za nami, 13 punktów mają Tarnowianie, 2 mniej 11 zespół Kronopol Zielonej Góry. Oczywiście do zakończenia tego spotkania jeszcze pozostało sporo wyścigów. Tarnowianie wciąż walczące o zwycięstwo, wciąż walczący o odrobienie tej 5-punktowej straty poniesionej na torze w Zielonej Górze. Tą stratę można już zacząć odrabiać w wyścigu piątym. W tym wyścigu zobaczymy na starcie parę drużyn Zielonej Góry. Grzegorza Walaska, drugi start tego zawodnika. To właśnie ten zawodnik jadący w żółtym pokrowcu z pierwszego pola. Porażka tylko z Tomaszem Golobem. Jego partnerem będzie Zbigniew Suchecki, który przyjechał w swoim pierwszym starcie ostatni. Para drużyn gospodarzy to jadący w kasku niebieskim na drugim torze Jacek Golob i zwycięzca pierwszej gonitwy startujący w kasku czerwonym Janusz Kołodziej. Kapitalny ten jego przez pierwszy wyścig. Fantastyczna walka, fantastyczny pościg ostatniej pozycji, wygrana przed Nielsem Christianem i Wersjanem. Czekamy więc na powtórkę. Janusz Kołodziej, czerwony pokrowiec, tym razem z czwartego pola startowego. 20 sekund pozostało do startu. Zawodnicy jeszcze nie ustawieni, jeszcze raz skład tego wyścigu. Pierwszy tor w kasku żółtym Grzegorz Walasek, niebieskim Jacek Golob, w białym Zbigniew Suchecki, czerwony na czwartym polu startowym Janusz Kołodziej. Lepszy start chyba tym razem Janusza Kołodzieja, dobry start, kapitalny start także Jacka Goloba. Naprowadzają dwójka zawodników tarnowskich jaskółek. Janusz Kołodziej na drugiej pozycji prowadzi Jacek Golob. Jacek Golob, Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej pilnujący tej drugiej pozycji uciekł do przodu, odjechał rywalom Jacek Golob, a także strony Grzegorza Walaska, niezwykle czujny, musi być zawodnik unitarnów Janusz Kołodziej. Grzegorz Walasek szalejący na torze tu w Tarnowie, nadal kapitalna postawa Jacka Goloba. Takiego Jacka chcielibyśmy oglądać w każdym meczu. Atak Grzegorza Walaska, atak skuteczny. Janusz Kołodziej spada na drugą pozycję, a teraz świetna kontra wykonuje Janusza. Przez moment odzyskał go drugą lokatę, ale znów Grzegorz Walasek pędzi po wygraną. Pędzi po zwycięstwo Jacek Golob. Czekamy jeszcze na podobną akcję jak w poprzednim starcie w wykonaniu Janusza Kołodzieja, chociaż to sprawa będzie niezwykle trudna. Grzegorz Walasek także jeszcze nie rezygnuje z pokonania Jacka Goloba. Jacek Golob, Grzegorz Walasek, tu już się w tym wyścigu nic nie zmieni. Brawa dla Jacka Goloba. Wygrywa w czasie 72,39 sekundy. Znakomity bieg w wykonaniu starszego z braci Golobów. Na drugim miejscu uplasował się po heroicznej walce z Januszem Kołodziejem właśnie Grzegorz Walasek. Teraz gratulacje, dziękują sobie za ten bieg właśnie Jacek Golob i Greg Walasek. Trzecia lokata, jeden punkt dla Janusza Kołodzieja. Na czwartym miejscu po raz drugim w tym spotkaniu bez punktu Zbigniew Suchecki. 4-2 to rezultat wyścigu piątego. Ponownie więc Tarnowianie prowadzą różnicą 4 punktów 17-13. Powtórka startu. Żółty Walasek, niebieski Jacek Golob, biały Suchecki, czerwony Janusz Kołodziej. Szeroko z czwartego pola pojechał Janusz Kołodziej, ale fantastyczne to zejście do krawężnika Jacka Goloba. Jacek Golob obejmuje prowadzenie, nie odda go już do linii mety. Teraz świetne przyspieszenie ze strony Janusza Kołodzieja. Został tam gdzieś z tyłu przez moment na czwartej pozycji Grzegorz Walasek, ale Walasek pokazał jeszcze raz, że jest naprawdę w dobrej formie, że jest zawodnikiem wysokiej klasy. Ostatecznie na dystansie poradził sobie z Januszem Kołodziejem. No szkoda, być może gdyby obaj zawodnicy nieco lepiej współpracowali na torze, być może udałoby się odnieść to cenne, podwójne zwycięstwo. Ale nie narzekajmy, Tarnowianie walczą, odrabiają mozolnie straty, prowadzą różnicą 4 oczek. Kibice czekają na start wyścigu szóstego, w którym na torze w miejsce Andrzeja Głuchego, on tam ma jakieś kłopoty z motocyklem, zobaczymy po raz drugi Kamila Zielińskiego. Jego partnerem będzie Rune Holta.
drugi start Holty. Ma na swoim koncie 2 punkty, porażkę z Protasiewiczem. Para drużyny gości to Lindgren, który w pierwszym biegu nie zdobył żadnego punktu, i jadący z czwartego pola w kasku białym Niels Christian Iversen, mający na swoim koncie 2 oczka, przegrana z Januszem Kołodziejem. W niebieskim Kamil Zieliński. Drugi start tego zawodnika w wyścigu juniorów. Przyjechał na trzeciej pozycji za Grzegorzem Zęgotą, za swoim klubowym kolegą, którego w tym momencie zastępuje Andrzejem Głuchym. I w kasku czerwonym Rune Holta. W kasku białym czwarte pole startowe jest Christian Iversen. Iversen, Lindgren na pewno byli ojcami zwycięstwa w tym pojedynku rozegranym w pierwszej rundzie na torze w Zielonej Górze. Lepiej rozpoczął Niels Christian Iversen, lepszą końcówkę miał Fredrik Lindgren, ale obaj zawodnicy zdobyli odpowiednią ilość punktów, przyczynili się do tego jakże cennego, oklaskiwanego przez miejscowych kibiców zwycięstwa. A skoro mowa o kibicach, warto tutaj podkreślić wspaniałą atmosferę na trybunach Mościckiego Stadionu. Kibice po prostu doskonale wiedzą, że w tych trudnych dla Jaskółek chwilach, bo są to chwile trudne, trzeba być całym sercem ze swoimi żużlowcami, trzeba ich dopingować, trzeba pomóc. Na pewno jakieś gwizdy, jakieś złośliwości na pewno nic dobrego nie przyniosą. I taka atmosfera panuje od pierwszego wyścigu i taką atmosferę chcielibyśmy oglądać na każdym żużlowym spotkaniu. W skład tego wyścigu niebieski Zieliński, w żółtym Lindgren, na trzecim polu w kasku czerwonym Rune Holta, na czwartym torze w białym pokrowcu Niels Christian i Iversen. Dobry start jadącego w żółtym Lindgrena, ale już błyskawiczny atak ze strony Rune Holty. Rune Holta przed dwoma zawodnikami Zielonej Góry. Na czwartym miejscu jedzie Kamil Zieliński. Junior zespołu Jaskółek będzie miał niezwykle trudne zadanie. Fredrik Lindgren to zawodnik, który w tegorocznym cyklu wystąpił w jednym z turniejów zawodów Grand Prix i spisał się zupełnie dobrze. Natomiast Niels Christian Iversen, już o tym mówiłem, jeszcze raz przypomnę, wygrał rundę kwalifikacyjną do przyszłorocznego cyklu zawodów Grand Prix, zdobywając komplet 15 punktów. Tu jednak niezagrożone prowadzenie Rune Holty, sporo odległości już pomiędzy całą czwórką zawodników. To chyba niewiele powinno się w tym wyścigu już zmienić. Oby tylko znów nie przytrafił się jakiś niespodziewany defekt, taki jaki przytrafił się choćby Andrzejowi Głuchemu. Wyścig tym razem bez historii, praktycznie rozstrzygnięty już na pierwszym okrążeniu. Na przeciwdrodzie prostej po kapitalnym ataku Rune Holty, który do 2 zdobytych punktów w pierwszym wyścigu dorzuca kolejne 3. Wygrana Rune Holty w czasie 72,8 sekundy. Na drugim miejscu po raz drugi w tym meczu plasuje się Niels Christian Iversen. Trzecia lokata i 1 punkt dla Szweda Lindgrena. Na czwartym miejscu bez punktu Kamil Zieliński. 6. bieg kończy się więc rezultatem remisowym 3-3. Tarnowianie utrzymują tą 4-punktową przewagę. Aktualny wynik meczu 20-16. Ale chyba z przebiegu tego wyścigu zadowoleni przede wszystkim goście. To trudno było tu na torze w Tarnowie pokusić się o wygraną z Rune Holtą. Ale chyba zrobili to, co w tym biegu zamierzali uczynić. Popatrzmy raz jeszcze. Niebieski Zieliński, żółty Lindgren, czerwony Holta, biały i Iversen. Świetny teraz start w wykonaniu jadącego w żółtym pokrowcu Lindgrena. Lindgren obejmuje prowadzenie, ale akcja Rune Holty najwyższej światowej klasy. Rune Holta jeszcze przez moment próbuje mu dotrzymać kroku Lindgren. Lindgren potem wyprzedzony będzie przez swojego klubowego kolegę Nielsa, Christiana Iversena. Nie liczył się w tym wyścigu junior zespołu Jaskółek Kamil Zieliński. 3-3 i 20-16. 4 punkty to wciąż za mało. Przypominam, Tarnowianie walczą o wygraną różnicą większą niż 5 punktów. Wyścig 7 przed nami, w którym na starcie zobaczymy tarnowską parę Tomasza Golloba i Jacka Rępałę. Przypominam, wygrali swój pierwszy bieg w stosunku 4-2. Pierwszy był Tomasz Gollob. Świetna postawa
świetne zwycięstwo nad Grzegorzem Walaskiem. Jacek Rępaprzysz jeden punkt, ale para drużyny gości to także niezwykle groźni. Piotr Protasiewicz, który ma na swoim koncie 3 punkty. Wygrana właśnie między innymi z Runę Holtą, a jego partnerem będzie Grzegorz Zęgota, zawodnik, który także przecież odniósł już w tym meczu zwycięstwo w wyścigu inauguracyjnym w kategorii juniorów. Ciekawa powinna być walka Tomasza Golowa z Piotrem Protasiewiczem. Liczymy na Jacka Rępałę. No przede wszystkim powinien sobie poradzić w tym wyścigu z juniorem zespołu Zielonej Góry. Jacek Rępała, jeden z najstarszych zawodników jeżdżących w polskiej lidze. Ogromne doświadczenie, wiele sukcesów, wiele startów w finałach indywidualnych mistrzostw Polski. Żółty Piotr Protasiewicz. W białym Grzegorz Zęgota. Grzegorz Zęgota, będący także w orbicie zainteresowania trenera kadry narodowej w kategorii junior. I w niebieskim Jacek Rępała. Jacek Rępała, no podobał się ten jego pierwszy bieg, podobała się jego walka. Cenny jeden zdobyty punkt. A teraz popatrzmy, żółty doda się być czerwony Tomasz Golob, biały Zęgota, niebieski Jacek Rępała, świetny start tarnowskiej pary. Tomasz Golob, Jacek Rępała, walka z Protasiewiczem, walka wygrana przez Jacka. Teraz ładny manewr, ładne zachowanie zawsze dbającego o dobro drużyny Tomasa Goloba. Pozwoli na objęcie prowadzenia Jackowi Rępale. Świetna jazda parą. Obrócił się do tyłu, popatrzył, gdzie znajduje się ten najgroźniejszy rywal Piotr Protasiewicz. W dalszym ciągu asekurujący pędzącego na pierwszej pozycji Jacka Rępałę Tomasz Golob. Jacek Rępała, Tomasz Golob. Rosną emocje na trybunach. Kibice trzymają kciuki. Dowieść to niezwykle cenne podwójne zwycięstwo. Nadal tarnowianie znakomicie jadą w tym wyścigu. Nadal wspaniale asekuruje swojego klubowego kolegę Tomasz Golob. Teraz atak Protasiewicza, ale tylko na moment przed Tomaszem Golobem. Tomasz Golob no, rozpoczyna taką zabawę praktycznie w kotka i myszkę ze swym byłym przecież klubowym kolegą. Obaj przez lata jeździli w drużynie bydgoskiej Polonii. No i kończy się to wspaniałym sukcesem tarnowskiej pary. Wygrana Jacka Rępały. Pierwsza od wielu, wielu lat dla drużyny Tarnowskiej Unii w czasie 72-15. No ale chyba kibice zgodzą się, nie da się tutaj ukryć ogromnej roli, ogromnej pomocy w tym wyścigu także Tomasza Golowa. Drugi na mecie Tomasz Golob ma 2 punkty oczywiście, także bonus. Trzecia lokata dla walczącego do końca Piotra Protasiewicza na 4. miejscu bez punktu Grzegorz Zęgota. Wspaniały bieg w wykonaniu tarnowskiej pary. Podwójne zwycięstwo 5-1. W tym momencie tarnowianie prowadzą już 25-17, a więc odrobili straty z pierwszego spotkania. Ale to jeszcze nie koniec. Popatrzmy, jak to się zaczęło. Żółty Protasiewicz, czerwony Tomasz Golob, biały Zęgota, niebieski Jacek Rępała. Tomasz Golob zamknął tu przy krawężniku Piotra Protasiewicza, ułatwił zadanie Jackowi Rępale, ale chwała Jackowi za tą kapitalną jazdę, za ten wspaniały manewr. Tu próbują włączyć się do walki Piotr Protasiewicz. Przez moment Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji. Ładne przyspieszenie w wykonaniu Jacka Rępały. Obejrzał się Tomasz Golob. Wypuścił przed siebie klubowego kolegę Jacka. Do końca Tomasz Golob, niezwykle czujny, przeszkadzający Piotrowi Protasiewiczowi, na pewno pomagający Jackowi w odniesieniu indywidualnego zwycięstwa, no i przede wszystkim w odniesieniu podwójnego zwycięstwa dla drużyny. 5-1 i 25-17. Kapitalna jazda w tym wyścigu tarnowskich żużlowców. Wyścig 8, w którym na starcie zobaczymy ponownie Mielca Christiana Iversena. 2 starty, 25-17 to aktualny rezultat. 2 starty, 4 zdobyte punkty. Jego partnerem będzie Grzegorz Walasek. Grzegorz Walasek do tej pory identyczny dorobek. Także 2 drugie lokaty. Porażka z braćmi Golobami, z Tomaszem Golobem i Jackiem Golobem. Z Tomaszem Golobem to na pewno nie jest niespodzianka. Miła niespodzianka dla tarnowian to właśnie wygrana Jacka Goloba nad Grzegorzem Walaskiem.
Para drużyny tarnowskich jaskółek to Rune Holta, który pojedzie z drugiego pola w kasku czerwonym i w kasku niebieskim. Zobaczymy na starcie Andrzeja Głuchego. Trzeci start Głuchego rozpoczął od drugiej lokaty w wyścigu juniorów. Przegrał z Grzegorzem Zęgotą. Potem w biegu, w którym dzielnie walczył, w biegu czwartym jechał na drugiej, na trzeciej pozycji. W biegu, w którym wygrał Piotr Odasiewicz, Andrzej Głuchy miał defekt, miał taki niegroźny upadek. W efekcie tego wyścigu nie ukończył. Jeszcze raz skład tego wyścigu. Pierwsze pole startowe. Nils Christian Iversen. Dwa starty, cztery punkty. W kasku czerwonym na drugim polu Rune Holta. W kasku żółtym trzeci tor Grzegorz Walasek. W kasku niebieskim czwarte pole startowe Andrzej Głuchy. Taśma pójdzie w górę. No niestety Rune Holta nie wytrzymał nerwowo. Zbyt szybko zwolnił to sprzęgło, zerwał taśmę. No i decyzja arbitra tego pojedynku, pana Wojciecha Grodzkiego. Ku zmartwieniu tarnowskich kibiców może być tylko jedna. Rune Holta z tego wyścigu za chwilę to zasygnalizuje. Pełniący funkcję kierownika zawodu pan Włodzimierz Szygieł zostaje z tego wyścigu wykluczony. Ale kibice doskonale już wiedzą, w myśl nowych przepisów, w myśl nowego regulaminu, zawodnika, który zerwie taśmę, może zastąpić żużlowiec rezerwowy. W tym wypadku w miejsce Rune Holty pojedzie Kamil Zieliński, no ale niedobra niestety sytuacja dla żużlowców unitarnów. Doświadczona para dużych gości Grzegorz Walasek i Iversen będzie mieć za przeciwników dwóch juniorów tarnowskich jaskółek. No szkoda, ogromnie szkoda tego fatalnego pecha Rune Holty. Liczyliśmy na kolejne zwycięstwo właśnie Norwega jeżdżącego z polskim paszportem. Ale jeszcze raz skład tego wyścigu. Biały Iversen, czerwony Zieliński w miejsce Holty, żółty Walasek, niebieski Głuchy. Prowadzenie obejmuje Iversen. Na drugiej pozycji już w tym momencie Walasek. Tam kłopoty miał jakiś Andrzej Głuchy. Znów kłopoty z motocyklem. No niestety tarnowscy juniorzy dopiero na trzeciej i na czwartej pozycji. Na pewno w trudnej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że będzie to błyskawiczna odpowiedź, błyskawiczna riposta w wykonaniu zespołu Zielonej Góry. Tu w tym momencie w nieco podobny sposób jak w poprzednim biegu Tomasz Golub z Jackiem Rępałą jadą zawodnicy drużyny Kronopolu. To dla nich komfortowa sytuacja, to właśnie wykluczenie Rune Holty. Z Holtą na torze mieliby zdecydowanie trudniejsze zadanie. Mimo wszystko, mimo ambicji, mimo walczności tarnowskich juniorów, no klaszą na pewno ustępują i zarówno Grzegorzowi Walaskowi, jak i także Duńczykowi Iversenowi. W tym biegu tarnowianie są już niestety bez szans. A więc po wygranym w poprzednim siódmym wyścigu podwójnym zwycięstwie 5-1 teraz w podobny sposób kończą bieg, wygrywają żużlowcy zespołu Kronopolu Zielona Góra. Wygrana Walaska w czasie 73-28. Na drugim miejscu uplasowała się Nils Christian Iversen. Trzecia lokata, jeden punkt dla Andrzeja Głuchego. Ma tych punktów już trzy. Na czwartym miejscu bez punktu zastępujący Rune Holte Kamil Zieliński. Tarnowianie przegrywają 1-5. Aktualny rezultat tego spotkania 26-22. Było już dobrze, było już pięknie. Było 8 punktów przewagi. Ta różnica w tym momencie zmalała do 4 oczek. Ale to przecież jeszcze nie koniec tego spotkania. Jeszcze przed tarnowskimi żużlowcami szansa na powiększenie tej przewagi. Biały Iversen, czerwony Zieliński w miejsce Holty, żółty Walasek, niebieski Głuchy. Świetny start pary drużyny Kronopolu Zielonej Góry. Tam szeroko pojechał Andrzej Głuchy. Zbliżył się do Grzegorza Walaska, ale Grzegorz Walasek tam zepnął go gdzieś tam pod bandę. Utrudnił mu wyjście na przeciwległą prostą. Utrudnił mu objęcie być może prowadzenia, popędził do przodu jadący w kasku białym Iversen. Tuż za nim podąży już w tym momencie spokojny, pewny swego Grzegorz Walasek. Ostatecznie para zielonogórzan dowiozła do mety cenne dla siebie podwójne zwycięstwo. Zmniejszyła straty do 4 punktów po 8 wyścigach. Przypominam, 26 punktów ma na swoim koncie Tarnowska Unia, 4 mniej 22 zielonogórzanie.
Przed nami wyścig dziewiąty. 26 punktów ma Unia, 22 oczka drużyna Zielonej Góry. W dziewiątym wyścigu zobaczymy tarnowską parę Jacka Rympała i Tomasza Golowa. Przypominam, rozpoczęli od wygranej 4-2. Potem w siódmym wyścigu kapitalna jazda, podwójne zwycięstwo nad Protasiewiczem i Grzegorzem Zęgotą. A para drużyny gości to Niels Christian Iversen, który w poprzednim starcie jechał jako rezerwa taktyczna. Startował trzykrotnie, do tej pory ma na swoim koncie 6 zdobytych punktów, ani jednego jednak zwycięstwa, a jego partnerem będzie chyba nieco słabszy niż w poprzednich spotkaniach Szwed Fredrik Lindgren, który po dwóch startach zdobył zaledwie 1 punkt. A więc znów szansa przed tarnowskimi żużlowcami. Kibice nie mieliby nic przeciwko temu, aby powtórzyła się sytuacja z tego wspaniałego siódmego wyścigu zakończonego podwójnym zwycięstwem właśnie Jacka Rempały przed Tomaszem Golobem. W kasku białym Iversen, zdecydowanie groźniejszy w tym pojedynku od swego kolegi z drużyny Lindgrena, z numerem startowym 8 na motocyklu. Takim numerem startuje byłem w zawodach Grand Prix Tomasz Golob, trzecie pole startowe. Jacek Rempała tym razem rozpocznie najbliżej krawężnika. Na pierwszym torze kask niebieski. Jacek Rempała po dwóch startach ma na swoim koncie 4 zdobyte punkty. Od krawężnika niebieski Jacek Rempała, biały Iversen, czerwony Tomasz Golob, żółty Fredrik Lindgren. Wystartowali Jacek Rempała, tam jakiś zawahał się nieco na starcie, ale nie jest źle. Prowadzenie objął przez moment Iversen, teraz atak ze strony Tomasza Goloba. Jacek Rempała niestety został na czwartej pozycji. Chyba w tym momencie niewiele będzie mu mógł pomóc Tomasz Golob. Nie ma szans na powtórzenie sytuacji z wyścigu siódmego. Tomasz Golob, Jacek Rempała, no dobrze, aby znów przynajmniej powalczył o ten jeden punkt z jadącym na trzeciej pozycji w kasku żółtym Fredrikiem Lindgrenem. Przewaga, prowadzenie Tomasza Goloba niezagrożone. Popatrzył do tyłu, zobaczył, że nie ma za jego plecami klubowego partnera Jacka Rempały, który teraz próbuje walczyć z Fredrikiem Lindgrenem. I właśnie bardzo ważne będą te punkty, nawet te pojedyncze punkty zdobyte, ale zdobyte przed przeciwnikiem. Jacek Rempała w dalszym ciągu czwarty. Klasa Tomasza Goloba w tym wyścigu znów widoczna jak na dłoni. Niestety chyba Jacek Rempała już bez szans. Układa się więc ten bieg na rezultat remisowy 3-3. Taka jest kolejność. Wygrana Tomasza Goloba, drugie zwycięstwo w tym meczu w czasie 72,23 sekundy. Drugi na mecie po raz czwarty w tym spotkaniu zameldował się Niels Christian Iversen. Trzecia lokata, 1 punkt dla Ringrena. Na czwartym miejscu próbujący walczyć jeszcze o to trzecie miejsce w pewnym momencie Jacek Rempała. Dziewiąty wyścig kończy się remisem 3-3 i nadal utrzymuje się ta czteropunktowa przewaga zespołu Unitarnu. Przewaga, która stwarza oczywiście ogromne szanse na zwycięstwo, ale przewaga, która nie daje jeszcze upragnionego bonusu. Niebieski Jacek Rempała, biały Iversen, czerwony Tomasz Golob, żółty Lindgren. Tu próbował się wcisnąć przy krawężniku Jacek Rempała. Szeroko pojechał Tomasz Golob. Na prowadzeniu jadący w kasku białym Iversen. Spada na czwartą pozycję Jacek Rempała, nie poprawił już tego miejsca, a Tomasz Golob w znakomitym stylu wyprzedził w tym momencie Nielsa Christiana Iversena. Popędził do linii mety po kolejne w tym meczu drugie zwycięstwo po trzech startach, bo na swoim koncie 8 zdobytych punktów, plus oczywiście bonus, ten bonus zdobyty w siódmym wyścigu, kiedy przyjechał tylko za swoim klubowym partnerem Jackiem Rempałą. 3-3, rezultat 29-25. Kibice wciąż czekają na powiększenie tej przewagi. Pełną satysfakcję żużlowcom Unitarnu da tylko zdobycie 3 punktów. 2 punktów za zwycięstwo i punktu bonusowego. Aby tak się stało, tarnowianie muszą wygrać wyżej niż przegrali na torze Zielonej Góry. Przypominam, tam rezultat brzmiał 48-43. Wyścig 10. Tarnowska para to Janusz Kołodziej i Jacek Golob. Do tej pory ta para zdobyła w dwóch startach dwa swojej drużyny 8 punktów. Wygrana trzecia lokata Janusza Kołodzieja, odwrotny
Jacek Golow, który rozpoczął od trzeciego miejsca, a potem w ładnym stylu wygrał kolejny swój wyścig. Przypominam, pokonał Grzegorza Walaska. Ale tym razem na torze do walki z Tarnowianami stanie Piotr Protasiewicz, mający na swoim koncie 4 zdobyte punkty w 2 startach. Pierwszy bieg wygrany przed Runę Holtą i porażka w 7 wyścigu właśnie z tardowskim duetem Jackiem Lempałą i Tomaszem Golobem. W miejsce Grzegorza Zęgoty po raz drugi pojedzie niemiecki junior Kevin Welbert, zawodnik, który startował do tej pory raz. No nie zrobił jakiejś wielkiej furory, przyjechał na ostatnim miejscu, nie ma więc żadnego dorobku punktowego. Skład tego wyścigu: czerwony Kołodziej, biały Welbert, niebieski Jacek Golob i żółty Protasiewicz. Kołodziej obejmuje prowadzenie, atak teraz ze strony zawodników drużyny rywala. W kasku żółtym świetne teraz przyspieszenie Jacka Goloba. Znów tam został niestety z tyłu Janusz Kołodziej. Welbert jedzie na trzeciej pozycji. Prowadzenie objął Piotr Protasiewicz. Ta przewaga jego rośnie. Jacek Golob próbujący tam jeszcze walczyć z Piotrem Protasiewiczem. Na trzeciej pozycji Janusz Kołodziej, czwarty Welbert. No liczyliśmy być może na trochę więcej, no ale trzeba przyznać, Piotr Protasiewicz nie jest też ułomkiem, nie jest zawodnikiem, który stawia pierwsze kroki na żużlowym torze. Piotr Protasiewicz wygrywał już też ze wszystkimi asami światowego żużla. Tym razem jedzie pewnie po zwycięstwo. Druga i trzecia lokata dla Jacka Goloba. Imponuje postawa Jacka Goloba. Jeżeli dowiezie tą drugą lokatę, będzie miał na swoim koncie w tym momencie zdobyte już 6 punktów. Na drugiej, trzeciej pozycji dwójka zawodników tarnowskich jaskółek. Tu oczywiście kolejność dla drużyny nie jest już taka ważna, bowiem w tym wyścigu wygrywa pewnie, ze sporą przewagą. Dobrze jadący w tym wyścigu Piotr Protasiewicz. Czas zwycięzcy 72,73 sekundy. Na drugim miejscu ostatecznie ukończył ten bieg Jacek Golob. Trzecia lokata Dariusza Kołodzieja. Na czwartym miejscu tam próbujący w pierwszej fazie powalczyć z rywalami Kevin Welbert. Wyścig 10 kończy się rezultatem 3-3 i od kilku biegów mamy taki status quo. Nadal utrzymuje się ta 4-punktowa przewaga zespołu jaskółek 32-28. W niebieskim pokrowcu zjeżdża do parkingu właśnie Jacek Golob. Powtórka startu, czerwony Kołodziej. Tu wydawało się, że Janusz obejmie pewnie prowadzenie w białym Welbert. Zjeżdżający teraz do krawężnika, szeroko pojechał Piotr Protasiewicz, tam zepnął go nieco pod bandę Jacek Golob, ale uczynił to niezbyt skutecznie, bowiem w tej chwili, w tym momencie Piotr Protasiewicz po kapitalnym ataku obejmuje prowadzenie. Tu próbował zaczekać na swojego klubowego kolegę Welberta, ale świetny teraz atak także w wykonaniu Jacka Goloba. Z tego wynika, ma niezwykle szybki motocykl, kapitalne przyspieszenie. Janusz Kołodziej, który znów się tam chyba zagapił na tym pierwszym łuku, ostatecznie wygra walkę z Welbertem, przywiezie cenny punkt, uratuje dla zespołu tarnowskich jaskółek remis w tym biegu, a po 10 wyścigach 32-28. Zagrywający do boju swoich zawodników tarnowscy kibice. Jest także spora grupka kibiców Zielonej Góry. 32 punkty na koncie tarnowskich jaskółek, 28 mają żużlowcy Kronopolu Zielonej Góry. A do zakończenia tego spotkania pozostało jeszcze 5 wyścigów. Nie będzie łatwo do końca, nie będzie łatwo o odrobienie tej 5-punktowej straty. Wyjeżdża z parkingu Runę Holta. Runę Holta, mający już w tym meczu znów pecha, rozpoczął od drugiej lokaty, od przegranej z Piotrem Protasiewiczem. Potem świetne zwycięstwo. Zwycięstwo nad parą drużyny gości Christianem Iversenem i Fredrikiem Lindgrenem. W kolejnym starcie wykluczony za zerwanie taśmy. Na pierwszym polu startowym po raz drugi zobaczymy Wilberta. Ale ten zawodnik do tej pory nie odgrywa w spotkaniu większej roli. 2 starty, 2 śliwki, jak to popularnie określają żużlowcy i kibice czarnego sportu. Na drugim polu startowym Jacek Rępała. 3 starty, 4 zdobyte punkty. Czekamy na kolejne. Trzecie pole startowe to Lindgren. Na pewno jest w zasięgu co najmniej Jacka. I na czwartym startował będzie właśnie Rune Holta.
dwa punkty, druga lokata za Piotrem Protasiewiczem, wygrana przed właśnie między innymi Lindgrenem i wykluczenie za dotknięcie taśmy. Tak jest do tej pory dorobek Runeholdy. Kibice czekają na powiększenie tego dorobku. Wyścig 11. Od krawężnika Wilbert, pierwsze pole, na drugim Jacek Rępała, na trzecim Fredrik Lindgren, na czwartym Runeholda. Walka na pierwszym łuku, na prowadzeniu Wilbert, ciasno, trójka zawodników, prowadzenie obejmuje jadący w kasku żółtym Lindgren, atak także ze strony Runeholdy, atak także ze strony Jacka Rępały. Dobre starty, dobrymi startami imponuje na pewno niemiecki junior, gorzej na dystansie, chociaż teraz w dalszym ciągu Wilbert jedzie na trzeciej pozycji. Wciąż liczymy na odebranie tej trzeciej lokaty przez Jacka Rępały, wciąż liczymy na wygraną kontrolującego już chyba przebieg tego wyścigu Runeholdy. Atak teraz Jacka Rępały, atak skuteczny. Jacek Rępała na trzeciej pozycji, na prowadzeniu Runeholda. Tarnowianie jadą na rezultat 4-2. Jeżeli wygrają 4-2, będą mieć te upragnione 6 punktów przewagi. To oczywiście jeszcze nie koniec, to jeszcze nie jest gwarancją końcowego sukcesu, ale żeby marzyć o tym sukcesie, trzeba zdobywać punkty, trzeba walczyć w każdym wyścigu. Tak jak walczą i Runeholda, i Jacek Rępała, który jechał na czwartej pozycji, ale w tym momencie jedzie przed niemieckim juniorem Kevinem Wilbertem. Wygrana Runeholdy w czasie 72,93 sekundy, drugie zwycięstwo w tym pojedynku. Runeholda już do dorobku unitarnów dorzucił swoje 7 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Fredrik Lindgren. Trzecia lokata, 1 punkt dla Jacka Rępały, 5 punkt tego zawodnika. Na czwartym miejscu po raz trzeci bez punktu w tym pojedynku Kevin Wilbert. 4-2 wygrywają żużlowcy tarnowskiej Unii. Powiększają przewagę do upragnionych 6 punktów, prowadzą 36-30. Runeholda, czerwony pokrowiec. Wszystko wskazuje na to, że Runeholda wraca do tej swojej wysokiej dyspozycji. Popatrzmy, biały Wilbert, niebieski Jacek Rępała, żółty Lindgren, czerwony Holda. Świetny, po raz kolejny świetny start Kevina Wilberta. Dysponuje właśnie takim błyskawicznym, dynamicznym startem, ale na dystansie radzi sobie jeszcze zdecydowanie gorzej. Teraz na prowadzeniu przez moment dwójka zawodników drużyny rywala włączył się do tej walki Runeholda i włączył się niezwykle skutecznie. Atak na jadącego na prowadzeniu Lindgrena przyniesie efekt. Runeholda przy wejściu na prostą już jest na czele. Jacek Rępała w dalszym ciągu na czwartej pozycji, ale Jacek także w tym spotkaniu pokazuje, że walczy, że chce walczyć, że chce zdobywać punkty i ten punkt zdobył. 36-30. Wyścig 12. Wyścig 12, w którym pojadą ze strony Tarnowskiej Unii w kasku niebieskim Andrzej Głuchy. Czwarty start tego zawodnika. Dwa punkty w wyścigu juniorów, potem defek i trzecia lokata. W kasku białym na drugim torze zobaczymy Grzegorza Zęgotę, także czwarty start tego zawodnika. W kasku czerwonym Janusz Kołodziej rozpoczął od wygranej, potem dwie jedynki, dwukrotnie trzecia lokata. Raz była to lokata za Jackiem Goldobem, a więc ma taki bonus. I w kasku żółtym Grzegorz Walasek, który rozpoczął od dwóch przegranych, od porażek między innymi właśnie z Jackiem Golobem, z Tomaszem Golobem, ale potem kolejny swój wyścig wygrał. Była to ósma gonitwa, tutaj Walasek przyjechał przed swoim klubowym kolegą Iversenem oraz dwójką juniorów tarnowskich jaskółek Andrzejem Głuchym i Kamilem Zielińskim. Dwóch juniorów, Głuchy ze strony Tarnowskiej Unii i Zęgota z Zielonej Góry i dwóch seniorów, Janusz Kołodziej i Grzegorz Walasek. Zawodnicy, którzy mają przecież na swoim koncie tytuły indywidualnych mistrzostw Polski. Zawodnicy, którzy mają w swojej kolekcji także zdobyte niezwykle cenne trofea Złote Kaski. 12 wyścig. Niebieski Głuchy, biały Zęgota, trzeci Janusz Kołodziej, żółty Grzegorz Walasek. Czwartego pola Grzegorz Walasek. Na prowadzeniu dwójka zawodników tarnowskich jaskółek.
Janusz Kołodziej spada niestety na czwartą pozycję. Andrzej Głuchy, walka Janusza Kołodzieja z Grzegorzem Walaskiem. Tak chyba będzie już do końca w tym wyścigu. Walasek czy Kołodziej? Tym razem nieco lepszy Grzegorz Walasek, ale Janusz Kołodziej niejednokrotnie udowodnił, że potrafi walczyć. Janusz Kołodziej przed Walaskiem. Zmienia się znów sytuacja na torze. Kapitalny pojedynek toczony przez tych dwóch wspaniałych zawodników. Grzegorz Walasek, przypominam, znów w reprezentacji Polski. Janusz Kołodziej chwilowo to miejsce stracił. Mamy nadzieję, że nie na długo. Tym razem jednak lepszy w tym pojedynku znów Grzegorz Walasek. Dwukrotnie na prowadzeniu był zawodnik tarnowskich jaskółek. Walasek, Janusz Kołodziej, co się dzieje na dalszych pozycjach? Zęgota i Głuchy. Głuchy niestety na czwartym miejscu, tam znów jakieś kłopoty z motocyklem. Zęgota jedzie więc po jeden punkt. Niedobra sytuacja do żółwców Tarnów. Andrzej Głuchy już w tym biegu nie jedzie. Miał znów taki niegroźny upadek. Zwycięstwo ostatecznie w 12 wyścigu Grzegorza Walaska w czasie 72,73 sekundy. Drugi na mecie uplasował się walczący, próbujący Janusz Kołodziej. Trzecia lokata, jeden punkt dla Grzegorza Zęgoty, który w tym momencie ma tych punktów 4. Nie ukończył tego wyścigu niestety Andrzej Głuchy. Andrzej Głuchy także ma w dorobku 3 punkty. 12 bieg. Wygrywają więc zielonogórzanie w stosunku 4-2. Znów odrabiają 2 punkty straty. Znów walczą niesamowicie choćby o ten bonus. Przegrywają bowiem tylko 34-38. Niebieski Głuchy, biały Zęgota, czerwony Janusz Kołodziej, żółty Grzegorz Walasek. Oglądamy powtórkę startu do wyścigu 12. Świetny wydawałoby się start tarnowskiej pary. Na pewno świetny, bo w tym momencie na prowadzeniu Janusz Kołodziej przed Andrzejem Głuchym. Teraz atak ze strony rywali. Zaatakowali dwójką Andrzeja Głuchego. Błyskawicznie wyprzedzony został zawodnik tarnowskich jaskółek. Na prowadzeniu Janusz Kołodziej, walczący na dystansie właśnie z Grzegorzem Walaskiem. To prowadzenie będzie się dwukrotnie jeszcze w tym wyścigu zmieniało. Ostatnie słowo należeć będzie jednak do żużlowca drużyny ZKŻ-u Kronopolu Zielona Góra, który odniesie zwycięstwo w czasie 72-73. 4-2 wygrywają zielonogórzanie, zmniejszają straty do 4 punktów, 34-38. I wyścig 13. Będzie to bardzo pasjonujący. 12 wyścigów za nami, 38 punktów mają tarnowianie, 34 drużyna Zielonej Góry, ale losy tego pojedynku na pewno jeszcze nie rozstrzygnięte. Wyścig 13, w którym po raz pierwszy od dłuższego czasu ponownie zobaczymy na torze w barwach zespołu jaskółek dwóch braci Tomasza i Jacka Golobu. Tomasz Golob, kapitalna jazda, kapitalna postawa, 2 zwycięstwa, raz, druga lokata tylko za Jackiem Rępałą, a więc bonus i świetna jazda także tym meczu Jacka Golloba, który po 3 startach zgromadził już na swoim koncie 6 punktów. Ale rywale także niezwykle groźni. To przede wszystkim Piotr Protasiewicz, który także dwukrotnie pierwszy w tym meczu mijał już linię mety. I ten także waleczny, skuteczny Niels Christian Iversen, który w 4 startach czterokrotnie przyjeżdżał na drugiej pozycji, ma na swoim koncie 8 zdobytych punktów. Walka o wygraną, walka o ten ewentualny punkt bonusowy dla zespołu jaskółek wciąż jeszcze nie rozstrzygnięta, wciąż trwa. Na pierwszym polu startowym w kasku białym zobaczymy Nielsa Christiana Iversena. Po prawej ręce będzie miał Jacka Golloba. Na trzecim polu startowym Piotr Podasiewicz. Na czwartym Tomasz Golob. Pomiędzy braćmi Golobami ten także doskonale jeżdżący były i klubowy kolega z bydgoskiej Polonii Piotr Podasiewicz. Od krawędzika jeszcze raz biały Iversen, niebieski Jacek Golob, żółty Protasiewicz, czerwony Tomasz Golob. Emocje rosną. Dobry start tarnowskiej pary. Jacek Golob obejmuje prowadzenie. Jacek Golob, Tomasz Golob w tej chwili przez moment na drugiej pozycji Iversen, ale już na czele duet tarnowskich jaskółek. Szeroko pojechał Tomek Golob, zostawił miejsca swemu starszemu bratu, kilka metrów przewagi nad goniącymi ich rywalami. Znów świetna współpraca na torze Tomasza Golloba. Podobnie jak w siódmym wyścigu, kiedy podwójnie
zwyciężył w parze z Jackiem Rępałą. Tym razem czujnie pilnuje swego starszego brata Jacka. Nie mam nic przeciwko temu, aby podobnie jak tamten wyścig, także ten bieg zakończył się podwójną wygraną zespołu Jaskółek. Mecz wkracza w decydującą fazę. Te 5 zdobytych punktów praktycznie być może byłoby już na wagę końcowego sukcesu. Byłyby na wagę właśnie tego cennego bonusa. Tomasz Golob znów obejrzał się, poczekał na swego brata Jacka tam do końca, walczący, jadący na szerokość, środkiem toru, po to, by nabrać szybkości, Piotr Podasiewicz, ale Tomasz Golob, Jacek Golob nie dali się w tym momencie zaskoczyć. Znakomita postawa, znakomita jazda braci Golobów. Brawa tarnowskich kibiców przy otwartej kurtynie. Dziękuję sobie za wspaniałą jazdę, za współpracę, na to, że bracia Golobowie mają z czego się cieszyć. Podwójne zwycięstwo, 5 punktów dla zespołu Unitarnów, powiększenie przewagi. Ta przewaga po 13 wyścigu wynosi już 8 punktów i tak właśnie cieszy się Tomek Golob, taka efektowna jaskółka, oczywiście budząca aplauz tarnowskich kibiców. Wygrana Tomasza Goloba w czasie 73,35 sekundy, drugi na mecie, jeszcze raz Tomasz Golob. Na jednym kole, cieszy się, wspaniała postawa. Na taką postawę Tomka liczymy w dalszych, kolejnych ligowych meczach. Liczymy także w zawodach Grand Prix, a te najbliższe już na torze w Wielkiej Brytanii. Tomasz Golob w czasie 73,35 przed Jackiem Golobem. Na trzecim miejscu Piotr Podasiewicz, a więc po raz drugi Piotr Podasiewicz przegrywa z parą, w której liderem jest właśnie Tomek Golob. Czwarty bez punktu Iversen. Popatrzmy. Biały Iversen, niebieski Jacek Golob, żółty Podasiewicz, czerwony Tomasz Golob. Świetnie. Teraz pod taśmy wystrzelił Jacek Golob. Objął prowadzenie. Na drugiej pozycji w tym momencie Tomasz Golob. Teraz atak ze strony jadącego w białym pokrosu Iversen. Zbliżył się także do Tomka Goloba Piotr Podasiewicz. Atak jednak zawodników drużyny Zielonej Góry odparty za swoim prowadzącym w tym wyścigu bratem Jackiem popędził Tomasz Golob po to, aby do końca już tego biegu współpracować na torze, aby pilnować tych niezwykle cennych dwóch pierwszych pozycji, aby zakończyć zwycięsko ten wyścig w stosunku 5-1. 43-35. Gdyby w tym momencie pojedynek się skończył, Tarnowianie mieliby ten upragniony bonus. Dwa wyścigi. Praktycznie z urzędu Tarnowianie powinni zdobyć minimum 2 punkty, a więc tego spotkania już nie przegrają, ale problem w tym, aby powalczyć także właśnie o ten trzeci punkt bonusowy. Wyścigi nominowane, za chwilę poznamy skład i w tym momencie mamy już informację. W kasku czerwonym z pierwszego pola pojedzie Janusz Kołodziej. Do tej pory startował 4-krotnie, zdobył w tym momencie 7 punktów. W kasku żółtym Protasiewicz. 4 starty, 8 punktów, 2 zwycięstwa. W kasku niebieskim pojedzie Holta. Także 2 zwycięstwa, raz druga lokata, raz wykluczenie za dotknięcie taśmy. I w kasku białym Grzegorz Malasek. A więc niezwykle groźna, niezwykle mocna para drużyny gości. No ale przecież Janusz Kołodziej i Rune Holta potrafią wygrywać nie z takimi zawodnikami. Janusz Kołodziej z pierwszego pola startowego. Tu liczyć się będzie każdy punkt. Z tego wynika, że w ostatnim wyścigu po raz kolejny pojadą bracia Jacek i Tomasz Golobowie, którzy tak wspaniale pojechali w 13 gonitwie. Ale to dopiero za chwilę, teraz skupmy się na 14 przedostatnim wyścigu nominowanym. 20 kilka sekund do startu. Ważą się losy tego niezwykle ważnego dla obu zespołów pojedynku. Jeżeli Tarnowianie wygrają, już są dosłownie krok od tego sukcesu. Jeżeli wygrają większą różnicą niż 5 punktów, przeskoczą w ligowej tabeli właśnie z zespół Zielonej Góry. Skład tego wyścigu: czerwony Janusz Kołodziej, żółty Protasiewicz, niebieski Rune Holta i w białym w miejsce Lindgrena. To oczywiście zmiana dokonana przez trenera drużyny gości Grzegorz Walasek. Prowadzenie obejmuje jadący w kasku żółtym Protasiewicz. Protasiewicz w czerwonym Janusz Kołodziej, w niebieskim Rune Holta. Układa się ten bieg na rezultat 3-3 to chyba nie byłby najgorszy wynik w tym biegu. Na czwartej pozycji jedzie dopiero Grzegorz Walasek. Tu ciasno, tu różnice minimalne.
W odstępie kilku metrów plasuje się cała czwórka zawodników. Niezwykle wyrównana stawka, cała czwórka żużlowców, którzy przeżywają na swoim koncie wiele wspaniałych sukcesów. Tu oczywiście w takim biegu każdy rezultat byłby możliwy. I na prowadzeniu w dalszym ciągu Protasiewicz, dwójka zawodników tarnowskich jaskółek, atak ze strony jadącego w kasku niebieskim Lecholty, tam gdzieś wpadł w jakąś dziurę, podskoczył trochę na motocyklu, ale utrzymał ostatecznie ryt. Jeszcze jeden atak ze strony Jasza Kołodzieja. Kołodziej, wydawało się, że wyprzedzi Piotra Protasiewicza. Teraz atak ze strony Rune Holty. Kolejny wspaniały, efektowny wyścig, ale w tym wyścigu ostatnie słowo należy do zawodnika drużyny gości Piotra Protasiewicza, który odnosi trzecie swoje w tym meczu zwycięstwo, ma tych punktów na swoim koncie już 12. Zwycięstwo Piotra Protasiewicza. Na drugim miejscu uplasował się Rune Holta. Trzecia lokata, jeden punkt dla Janusza Kołodzieja. Na czwartym miejscu, tym razem bez punktu, Grzegorz Walasek. Ale Grzegorza Walaska zobaczymy także w ostatnim wyścigu. Przypominam, w wyścigu 14 zastąpił bowiem zgłoszonego do tego wyścigu Fredrika Lindgrena. 3 do 3 i 46 do 38. Kalkulacja jest więc prosta. Tarnowianie tego meczu już nie przegrają, już ten mecz wygrają. Wygrali, ale popatrzmy raz jeszcze. Czerwony Kołodziej, żółty Protasiewicz, niebieski Holta, biały Grzegorz Walasek. Niesamowita walka na pierwszym łuku. Niesamowita walka trwać będzie zresztą do końca ostatniego okrążenia. Prowadzenie obejmuje świetnie dysponowany Piotr Protasiewicz. Przypominam, drugi zawodnik w turnieju eliminacyjnym Grand Prix w węgierskim Miskolcu. Na drugiej i trzeciej pozycji zawodnicy tarnowskich jaskółek. Tam nieustannie nękany Piotr Protasiewicz ostatecznie poradzi sobie z dwójką Tarnowian. Na czwartym miejscu bez punktu przyjedzie tym razem Grzegorz Walasek. 46 do 38, a więc kalkulacja w tym momencie jest bardzo prosta. Tarnowianie ten mecz już wygrali. Problem w tym, z jaką różnicą zakończą ten pojedynek. 46 do 38, ostatni bieg tradycyjnie w Tarnowie, oglądany będzie na stojąco. A więc zespół gospodarzy nie może tego pojedynku przegrać w stosunku 1 do 5. Wtedy ta różnica, 8-punktowa różnica, stopniałaby do 4 punktów i ta premiowałoby zawodników drużyny Zielonej Góry. Ale jak powiedział kierownik zawodu Włodzimierz Szczygieł, który tam przed momentem był w parkingu, Tomek Golob, ponoć przed tym 14 poprzednim wyścigiem, powiedział do swoich kolegów: przywieźcie remis, a ja obiecuję w 14 wyścigu rywalom po prostu dowalę. Czy tak się stanie? Zobaczymy za kilkadziesiąt sekund. Ale oglądając Tomasza Goloba w tak znakomitej dyspozycji, chyba trzeba w to wierzyć. Każdy inny rezultat niż porażka 1 do 5 daje Unii nie tylko zwycięstwo, ale także punkt bonusowy. Tu jakieś jeszcze kłopoty z motocyklem startującego z numerem 1 Grzegorza Walaska. Tu trochę dziwi mi się trenerowi drużyny gości, że mimo wszystko nie stara się sięgnąć jeszcze raz po Piotra Protasiewicza. W dalszym ciągu nie ma jeszcze pod taśmą Grzegorza Walaska. Zmienił chyba motocykl. Pojedzie na rezerwowym. I skład tego wyścigu w kasku żółtym Iversen. Szósty start tego zawodnika. Czterokrotnie drugi na drugim polu startowym. Jacek Golub w kasku czerwonym. Grzegorz Walasek w białym. I Tomasz Golub. Ulubiony jego czwarty tor. Tomasz Golub. Ale prowadzenie obejmuje Jacek Golob. Tomasz Golob już w tym momencie przed Jackiem. Tomasz Golob i Jacek. Czy powtórzy się sytuacja z tego kapitalnego wykonaniu braterskiej pary w wyścigu 13? Nie mamy nic przeciwko temu. Znów Tomek Golob zostawia nieco miejsca swemu starszemu bratu. Znów zaczekał na Jacka. Po zwycięstwo, po podwójną wygraną jedzie tarnowska para. Tarnowski duet. Szaleństwo na trybunach. Emocje rosną, kibice się cieszą, coraz bliżsi zdobycia tego bonusa zawodnicy drużyny Unitarnu. Tu chyba już nic złego nie powinno się stać. Trudno sobie wyobrazić, aby jadący na dwóch pierwszych pozycjach zawodnicy tarnowskich jaskółek Tomasz i Jacek Golobowie ostatecznie ten wyścig przegrali. Kłopoty z motocyklem ma jadący na tym rezerwowym swoim motocyklu Grzegorz Walasek. Tam próbuje walczyć jeszcze Niels Christian Iversen, ale dyspozycja tarnowskich
żużlowców tarnowskiej pary braci Golobów. W tym spotkaniu znakomita potomku Golobie. Można się było tego spodziewać, ale na pewno ogromnym, miłym zaskoczeniem jest w tym meczu postawa starszego brata Jacka. W tym momencie szał radości na trybunach, serpentyny, owacje, churalne śpiewy. Wygrana Jacka Goloba w tym ostatnim wyścigu. Wygrana w znakomitym, kapitalnym stylu. Na drugim miejscu kończy wyścig Tomasz Golob. Trzecia lokata i jeden punkt dla Nielsa Christiana Iversena. Na czwartym miejscu bez punktu, jeżdżący doskonale w tym spotkaniu zawodnik, który wygrał wcześniej dwa biegi, Grzegorz Walasek. Podwójne zwycięstwo zespołu Unitarnów i końcowy rezultat 51-39. Z nawiązką rewanżują się więc swoim rywalom zawodnicy Tarnowskiej Unii. Tu efektowne piruety wykonywane przez Tomasza Goloba. Jeszcze runda honorowa. Mecz już skończył. Kibice nie opuszczają miejsc. Trwa wielka feta na stadionie w Tarnowie Mościcach. Wreszcie po tej serii niepowodzeń, po tych przegranych kilku spotkaniach, po tym jednym zremisowanym tutaj na własnym torze z zespołem Unibaksu z Torunia, długo oczekiwane cenne zwycięstwo. I jeden z bohaterów tego wyścigu, tego biegu, całego spotkania, Jacek Golob. Jeszcze runda honorowa w wykonaniu Tomasza Goloba. Brawa przy otwartej kurtynie. Wyjeżdżają na tor także kolejni zawodnicy. Jest Janusz Kołodziej. Szybciutko zerkamy właśnie w statystyki. 12 punktów, 13 punktów plus 2 bonusy lidera zespołu Jaskoli Tomasza Goloba. 5 punktów, brawa na pewno także dla Jacka Rempałę. Jeden wygrany bieg, 8 punktów plus 2 Janusza Kołodzieja, 11 plus bonus Jacka Goloba, 10 punktów mimo tego wykluczenia Rune Holty, 3 Andrzeja Głuchego i 1 Kamila Zińskiego. W zespole gości najskuteczniejszy zawodnik to Piotr Protasiewicz, do 11 punktów, 10 Grzegorz Walasek, 9 plus 1 Nils Christian i Iversen, 4 punkty Lindgrena, 5 Grzegorza Zęgoty, bez punktów Suchecki i Welbert, a więc w tym pojedynku zdecydowanie bardziej wyrównanym, bardziej walecznym, bardziej ambitnym zespołem byli zawodnicy tarnowskich jaskółek. Odnieśli na pewno ciężko wywalczony, to trzeba przyznać, kilka na pewno zaciętych, pasujących biegów, cenne zwycięstwo. Kibice zadowoleni opuszczają stadion w Tarnowie Mościcach. Oczywiście wszyscy wybierają się na kolejny pojedynek z drużyną Marmy Polskie Folie Rzeszów. Witam przedstawicieli drużyny gości oraz naszej drużyny. Proszę powiedzieć kilka słów po kolei. Zacznijmy, trener drużyny gości, na temat meczu. Nie powiodła nam się wyprawa tutaj do Tarnowa. Liczyliśmy, że jeżeli nie odniesiemy zwycięstwa, to przynajmniej... Co tu, czy tu? To przynajmniej obronimy punkt bonusowy. No niestety wszystko, cała pula została tutaj w Tarnowie. Jedziemy dalej. Jeszcze są do zdobycia punkty następne. Na pewno będziemy walczyli, aby zespół zajął szóstą przynajmniej pozycję po rundzie zasadniczej. Prosimy, Piotr Protasiewicz. Ja będę trzymał. Okay. Witam wszystkich serdecznie. No. Tutaj nic już nie dodać do tych słów, co powiedział trener. Szkoda, żeśmy stracili z nami ten punkt bonusowy. Jeśli go my nie zdobyliśmy, to fajnie by było, jakby nikt nie zdobył, a nie jedna i druga drużyna, czyli z nami zrobić taki wynik jak drużyna tarnowska w Zielonej Górze. Nie udało się, 3 punkty zostają, no ale mówię, tutaj powtórzę słowa trenera, jedziemy dalej, nie poddajemy się. Prosimy, trener koordynator Roman Jankowski. Bardzo się cieszymy, że odnieśliśmy zwycięstwo z tak trudnym przeciwnikiem w takiej sytuacji, w której znajduje się Unia Tarnów. Widać, że w drużynie to iskrzyło. Zawodnicy wracają do dawnej dyspozycji i będziemy robić wszystko, żeby było coraz lepiej i walczymy o play-off. Oraz Jacek Golob. Bardzo się cieszę, cała drużyna wygrała. Super chłopacy się jechali. Trzeba powiedzieć jasno, że drużyna Zielonej Góry jest doskonała i na pewno to, co powiedział pan trener i Piotrek, zgadza się, że mają szansę walczyć nawet o pierwszą szóstkę, jadąc tak dobrze w kolejnych meczach. U nas pojechała cała drużyna, wszyscy spisali się na piątkę. Dziękuję Romanowi Jankowskiemu i
władzą klubu, że mogłem jeździć dzisiaj w meczu i że dobrze pojechałem. Także jest to Romka również zasługa, bo pracowaliśmy od wczoraj nad torem, nad sprzętem. Romek doskonale się zna na żużlu i zrobiliśmy kilka poprawek i zwyciężyliśmy. Także bardzo się cieszę i oby było tak dalej. Jeśli są życzenia, proszę zadawać pytania. Co się z Walaskiem stało w dwóch ostatnich biegach? W ostatnim wyścigu miał kłopoty sprzętowe i dlatego no i było mało czasu, aby mógł tam poprawić ten defekt, który miał i tak jechał. Na rezerwowym wyścigu? No, też coś nie było, on poprawiał przed biegiem, no i nie zawsze się tak trafi jak trzeba. No wie pan, no nie słabo, no nie da rady tak, że jest recepta na wygrywanie wszystkiego, bo zawodnicy unitarnów też potrafią jechać i wyścig 14 mógł się zakończyć z powodzeniem 5-1 dla nas, jak również mógł być i odwrotnie, nie? Dlatego ja wszystko robiłem, żeby i rezerwę taktyczną, no nie udało się. No ale nie zapominajmy, że tutaj zawodnicy typu jeden golop, drugi golop, Holta, Rempała, Kołodziej, to są zawodnicy, no, no, którzy liczą się na arenie tu krajowej, a nie tylko krajowej, bo i w lidze szwedzkiej, przecież w lidze w innych ligach są dwóch zawodników powołani na Mistrzostwa Świata do reprezentacji. To nie są tacy zawodnicy, których tak można sobie łatwo pokonać. Dlaczego pan nie skorzystał z rezerwy taktycznej w 15 biegu? Za kogo? Przy kłopotach Grzegorza Walaska. Proszę? Przy kłopotach sprzętowych Grzegorza Walaska zaszedł. Wie pan, ja się nie spodziewałem, że będą kłopoty sprzętowe. A nie? Iversena na no, no ale Iversen, no, no nie uważałem tutaj, że Iversen w całych zawodach jechał dobrze. Ja bym go skrzywdził, jeżeli bym za niego po prostu wystawił rezerwę taktyczną. Dziękuję.